Nie robi takiego wrażenia, ale to jak słyszeliśmy, fantastyczny, rajdowy samochód. No i mamy kolejny Fiat 125P Monte Carlo. Piotr Piepura, Mateusz Galle z numerem 100 na rampie startowej. No właśnie, a cóż za silnik grzymacie tutaj? To Monte Carlo, czy to 1800, czy to 2-litrowy silnik? Jaki to jest silnik? Silnik oryginalny 1.6 Monte Carlo. Takim samochodem Andrzej Jaroszewicz w 1973 roku startował w rajdzie Monte Carlo. Ten samochód jest właśnie w tych barwach. No piękny, to jest, jak ten kolor się nazywał? Yellow Bahama. No właśnie, kto to pamięta? Yellow Bahama, marzenie wszystkich. Taki kolor, dostać taki samochód w takim kolorze, to było coś. No i macie tutaj poważnych rywali, jak będziecie podchodzić do tego rajdu? Czy to jest pokazówka dla kibiców, czy walka? Myślę, że raczej pod kibiców pojedziemy. Z Lotusem nie będziemy na sekundę się bić, ale chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, przede wszystkim dla kibiców. No to czekamy na show i wszystkiego dobrego. Wszystko z Wam na miejscu, jest unika.